jednak ładna ta nasza przełęcz. Kończy ci się sok. Wiem. Mógłbyś trochę przynieść, jak skończycie trening. Bez i Agrest, oczywiście. Geralt, nie grzeb mi w kosmetykę. Masz jakiekolwiek ubrania, które nie są czarne albo białe? Bieliznę. Pomyślałem, że Ciri może jeszcze poczekać. To niewychowawcze i nierozsądne. Nie chcę być rozsądny. Aha, więc to takie buty. Zrobię sobie makijaż, a ty skończ trening i wróć do mnie. Ze wszystkich kobiet, które poznałem, tylko ty malujesz się idąc do łóżka. A poznałeś ich dużo? Czy to ważne? Przy każdej zawsze myślałem tylko o tobie. Samo srebro. Złoto nie pasuje do mojej karnacji. Wiesz przecież. Stary Wiedźmin mocno śpi, a Ciri gdzieś zniknęła. Zdaje się, że woli praktykę od teorii. Co? Pobudka, mistrzu. Takie nudne te lekcje, że sam usypiasz? Cholera. Przymknąłem oczy tylko na chwilę, jak robiła notatki z Guli i Alguli. Dałeś jej tę cegłę? Nic dziwnego, że zwiała. Jan z Brugge nie miał lekkiego pióra, prawda? Ale za to był rzetelny. Nie to, co te głupoty, które się teraz drukuje. Pewnie poszła na wahadła, co? A tyle razy jej mówiłem. Nie trenuj sama, bo tylko utrwalasz błędy. Przyprowadź naszą pannicę na dolny dziedziniec. Skoro chce poćwiczyć, proszę bardzo. Nie wściekaj się na nią. Jak tu się nie wściekać? Nic po niej musi robić, wszystko po swojemu. I to w niej lubisz. No dobrze. Nie jestem bez winy, ale czas z tym skończyć. Natychmiast. Zabijanie potworów to nie żarty. Ciri musi to zrozumieć, jeśli ma zostać jedną z nas. Widzimy się na dole. Źle. Teraz już wiem, czemu tak rwałaś się do ćwiczeń. Cięcie!
jesteś w cyrku. Piruet. Źle. Postawa. Starczy. Zejdź. Saltem? A jak myślisz? Dobrze. Możesz zdjąć opaskę. Masz nad czym pracować. Refleks wciąż słaby. Może jak na Wiedźmina. Myślisz, że utopiec albo strzyga da ci fory, bo nie przeszłaś wiedźmińskich mutacji? No ale bardziej niż strzygi bałbym się Wesemira. Zlekceważyć jego polecenie. Nierozsądne. Ojej, no. Ta książka była strasznie nudna. Wiem, ale ty wiesz, że to żadna wymówka. Przepraszam, to się nie powtórzy. Lepiej, żeby tak było. Wesemir powiedział, że jak jeszcze raz to zrobisz, każe ci zjeść miskę ślimaków. Tych bez skorupek. Fuj! No właśnie, więc lepiej bądź grzeczny. Chodź, poćwiczymy zresztą na dole. Idziemy przez mury. Nie tym razem. Wierz mi, lepiej, żeby Wesemir długo nie czekał. Masz coś do powiedzenia, moja panno? Że bardzo cię przepraszam, wujku Wesemirze. Młoda krew rwie się do ruchu, rozumiem. Ale w starciu z potworem wiedza jest równie ważna jak srebrny miecz. Musisz choćby umieć odróżnić Al'Ghula od Ghula. Po pręgach niczem u Pantera Tigris, w Zerika nieżyjącej i Fizes niezdrowo bladej. No, czyli jednak przeczytałaś ten rozdział. Ale i tak powinnaś była zapytać, czy... Przecież spałeś, wujku Wesemirze. Czemu od razu nie powiedziałaś, że zrobiłaś zadanie? Nie wykorzystuj przewagi przy pierwszej okazji, tylko wtedy, kiedy da najlepszy efekt. Wujek Wesemir tak mówił. No, pojętna z ciebie uczennica. Niezbyt grzeczna, ale za to pojętna. Dobra, dość gadania. Geralt w parze ze mną, Lambert ze Skellem, Ciri z kukłą. Znowu? Nie wybrzydzaj, tylko łap za miecz. Jak myślisz? Powinniśmy wpierw powtórzyć z małą podstawę, czy zaczynamy od razu trening dowolny? Przejdźmy od razu do treningu dowolnego. Ile można wałkować elementarz? No, pokazałaś mu, dziewczyno. Ciri, złaś stamtąd. Ha, aż to mała diablica. Jak tylko wróci, wyczyści wszystkie miecze w Kermoren. Znalazłaś ten hełm? Ciri! Postaram się, żeby nie zabrakło ci mieczy do polerowania. Co to? Czekałem na ciebie.
poszukiwaniu Yennefer, swej dawnej miłości, Geralt trafił w pobliże wsi Biały Sad. Zdawało się, że czarodziejka wyprzedza Wiedźmina tylko o krok, ale cały czas pozostawała nieuchwytna. W porządku? Miałem koszmar. O czym? Długo bym mówić. Do świtu jeszcze chwila. Mamy czas. Zaczęło się w komnacie gościnnej Kermoren. Grzałem się w bali, a obok... Triss. Yennefer. Zabawne co. Nigdy jej tam przecież nie było, ale we śnie wszystko wydawało się prawdziwe. A suszyła ci o coś głowę? Mm-hmm. To rzeczywiście całkiem jak na jawie. Znajdziemy ją. Znajdziemy. Nie o to się martwię. Widziałeś jej ślady. Coś jej zagraża, a ja nie wiem co. Pędzi na złamanie karku przez bezdroża, pola bitew. Albo gdzieś jej się strasznie śpieszy, albo przed czymś ucieka. W każdym razie w coś się wpakowała. Zdziwiłbym się, gdyby było inaczej. Ona przecież zawsze pchała palce między drzwi. Tu dworskie intrygi, tam czarodziejskie spiski. Czego się spodziewałeś? Sam nie wiem, że jak już się spotkamy, będzie spokój, chociaż przez chwilę. Spokój? Z Yennefer. Powodzenia. Potem poszedłem po Ciri. Razem ćwiczyliśmy. To były czasy. Mała diablica. Trenowałem dzieciaki, które były szybsze, silniejsze, ale żaden nie miał jej charakteru. Nie było szczęśliwego zakończenia, prawda? Nie. Pojawił się dziki gon. Rzucili się na Ciri, a ja nie mogłem się ruszyć. Stałem jak słup. To tylko sen. Właśnie, że nie tylko. Zawsze, kiedy Ciri mi się śniła, coś było nie tak. Coś jej groziło. Nauczyliśmy ją, jak się bronić. Przed upiorami też. Zaraz będzie jasno, pora jechać. Chwila, pokaż mi wreszcie ten list od Yennefer. Może przeoczyłeś jakąś wskazówkę? Nic nie przeoczyłem. Mieliśmy się spotkać w wierzbicy, ale w międzyczasie wojsko puściło wieś z dymu. Jedyne, co możemy zrobić, to jechać jej tropem, więc... Nie gadaj tyle, tylko dawaj list. A niech mnie... Rzeczywiście pachnie bzem i agrestem. Miałeś czytać, nie wąchać. Musimy się spotkać. Szybko. Wierzbica pod Wyzimą. Faktycznie nic, co by nas mogło nakierować. A o co chodzi z postscriptum? Wciąż mam jednorożca, wiesz którego. Chodzi o wytkanego jednorożca, który służył nam czasem za łóżko w określonych sytuacjach. Czego ta młodzież nie wymyśli? Wracając do tematu, jak myślisz, ile mamy straty do Yennefer? 2-3 dni. Trop jest świeży. Gorzej, że prowadzi do gościńca, a tam pewnie podróżni już go zatarli. Czekaj. Słyszysz? Słyszę i czuję. Bóle. Ach,
No tak. Gdzie przeszły wojska tamtu. Jedźmy, zanim więcej ich się zleci. Nasza czaszka z czarnego kryształu. Coś mi mówi, że należy do Yen. Mówiłem ci, że spotkałem kiedyś czarodzieja, który się rozwodził. Jakie to pożyteczne stworzenie? Bo z ich krwi można ważyć eliksiry? Nie, bo zjadając gnijące ciała, zapobiegają wybuchom epidemii. A wiedział, że żywych też jedzą? Nie, bardzo się zmartwił. Przeczyło to jego teorii. Źle się wojna dla naszych toczy. Naszych? Jakich naszych? Królestw Północy. Chyba Królestw Radovida, bo Temerii i Kedwen już nie ma. Radovid mówi, że jak tylko wygra wojnę, cofnie wojska za stare granice. Wierzysz mu? W coś trzeba wierzyć, bo żyć się odechciewa. Jedziemy? Na pomoc! Na pomoc! Poleciał? Poleciał. Możesz wyjść. Na bogi. Mało brakowało, a skończyłbym jak moja kobyłka. Jeśli miałbyś szczęście. Twój koń zginął od razu. A gryfy lubią pomęczyć i jeść żywcem po kawałku. Aha. Pewno byście chcieli coś dostać w nagrodę, nie? Nic nam nie jesteś winien. Byłeś w potrzebie, to pomogliśmy. A mówią, że wiedźmini serca nie mają. Że bez zapłaty to nawet palcem nie kiwną. Mówią też, że myszy rodzą się ze zgniłej słomy. Co z tropem? Tak jak mówiłem, dochodzi do gościńca i się urywa. Zadeptany. A szukacie kogo? Tak, pewnej kobiety. Niewysoka, czarne, długie włosy. Widziałeś taką? Nie, ale... Tu w Białym Sadzie jest karczma, jedyna w okolicy. Przejezdni często tam stają, to może się czego dowiecie. Poza tym, gospodyni to moja kuzynka. Wspomnijcie, że bram was przysyła, to przyjmie jak swój. Niezły pomysł. Zwłaszcza, że trzeba oczyścić twoją ranę.
Tam ledwie mnie drasną, ale napiłbym się dobrej żytniej, takiej chłodnej, wiesz, prosto z piwniczki. To jedźmy. Swoją drogą, gryf tak blisko wsi? To dziwne. Tak samo pomyślałem. W lesie czy w górach to rozumiem. Ale tu? I jeszcze przy samej drodze? Może to przez wojnę. Wszędzie trupy, smród krwi i spalenizny. Otwory czasem od tego wariują. Nie mówiąc o ludziach. Musimy uważać w tym białym sadzie. I wyjechać, jak tylko się czegoś dowiemy. Opowiadała, że kiedyś jak Kowalowy synek zaginął, zaraz dalej. Ukręci. Tak było. Które, że dzieciaka jakiś utopiec czego? Zdejmijcie to, bo będą kłopoty. Nie żadne to, tylko herb, te merskie lilie. I mają tu wisieć. To już nie jest Temeria, dziadku. To już Nilfgaard. Po moim trupie! Wiedźminy? Nie będę pił z parszywymi odmieńcami. Przepraszam za tych hultajów. Nie ma za co, jesteśmy nawykli. Ludzie tu nerwowe. Nie dość, że dopiero co wojska przeszły, to jeszcze gryf nam się zaląkł. Mhm. Zdążyliśmy się z nim poznać. Napadł na twojego krewnego, Brama. Brama? Co z nim? Żyje i pozdrawia. Mości, wiedźmini. Jadło i napitek na mój rachunek. Co podać? Niezły ruch tłumaczny. Cały naród w drodze. Ten krewnych szuka, inny z dala od frontu bieży. A każdy zjeść musi, wypić, noc w cieple spędzić. Czyli wam wojna jest na rękę. Póki co, owszem. Ale i tak wolałabym, żeby pokój wrócił. W takie czasy nigdy nie wiadomo, co jutro przyniesie. Jest zlecenie na tego gryfa? Póki co to nie. Kiedyś tak jaki potwór gniazdo w okolicy łowił, to sołtys zbiórkę na nagrodę robił albo jechał do seniora o pomoc prosić. No, ale teraz sołtys nawet do ustępu nie pójdzie bez zgody czarnych, a seniora zdaje się powiesili. No to i kontraktu nie ma. Szkoda, moglibyśmy coś poradzić, ale nie za darmo. Szukam pewnej kobiety. Ciemne włosy, fiołkowe oczy, ubiera się tylko w czerni biel. Jechała od strony wierzbicy. I wiem, że zabrzmi to głupio, ale pachnie bzem i agrestem. Nie widziałam takiej. Zapamiętałabym, uwierzcie. Tak, ją ciężko zapomnieć. To może kto inny wam pomoże? Dużo tu przejezdnych ze wszystkich stron. Popytajcie się. Dzięki, to wszystko.
Pomóc ci z opatrunkami? Daj spokój, jeszcze nie zniedołężniałem. To popytam o Yennefer. Mhm. Tylko pamiętaj, lepiej żebyśmy nie zwracali na siebie uwagi. Słyszałeś, że czarne już się po polach rozlazły i mierzą? Lepiej, żeby mierzyli, niż żeby plony mieli palić. Oj, Mieszko, Mieszko, głupi jesteś jak kogut bez głowy. Szukam kogoś. A my szukamy spokoju. Odejdź przybłędo, bo nam piwo w kuflach skwasisz. Chcę tylko chwilę porozmawiać. Głuchyś czy jak? Nikt tu z tobą gadać nie będzie. Jak ci kompanica, to do obory i z bydłem się przy żłobach obracać. Toś mu dosrał, Dromił. Dalej, ale już. Była tu kobieta ubrana w czerni biel? Mówią, że gnała taka nocą przez wieś. Tak pędziła, że Radobora do rowu zepchnęła. Gdzie pojechała? Nie wiem. Z gościńca drogi na wszystkie strony idą. Ludzie! Wiedźma Krozum Dromiłowi odjął! Tak, a tobie odejmę język, jak się nie zamkniesz. Jeszcze raz. Są cztery fakcje. Że co? Fakcje. Tracimy czas. Prędzej Ziemia zacznie krążyć wokół Słońca, nim opanujesz zasady. Mogę zająć chwilę? Czemu nie? Aldert Gerd, profesor nadzwyczajny z Akademii Oxenfurdzkiej. Geralt, wiedźmin zwyczajny z Rivi. Szukam pewnej kobiety. Długie włosy, ubrana w czerni biel. Widziałeś taką? Oczywiście, że nie. W przeciwieństwie do gminu wiem, że zwiastunka wojny to tylko bajeczka. Zwiastunka wojny? O czym ty mówisz? Ludzie gadają, że nocami przez pola jedzie zmora, która wygląda jak piękna kobieta. Taka, jak opisałeś. Ciągną za nią wojska, a tego, kto przetnie jej drogę, czeka nieszczęście. Za to ostatnie ręczę osobiście. Wiesz, gdzie dokładnie ją widziano? Nie. Mnie interesują fakty, nie klechdy. Nie spodziewałem się, że spotkam tu naukowca. Rozumiem, że uciekasz przed wojną. Wręcz przeciwnie. Jadę na front. Życie ci niemiłe? Milsza od życia jest mi wiedza, a nie zdobędę jej siedząc między księgami. Chcę zobaczyć inwazję Nilfgaardu na własne oczy. Zrozumieć ją i opisać. To będzie moje magnum opus. Wracaj między te księgi, póki jeszcze możesz. Wojna to nie zabawa. Tu nie będzie rad wydziałowych, errat i innych habilitacji. Zabije cię pierwszy żołnierz, którego spotkasz. Niby czemu? Jestem cywilem, bezstronnym. Buty. Co? Zarżnie cię dla butów. Wojna dotarła już do Nowigradu? Nie, ale to kwestia czasu. Z jednej strony rzeki Nilfgaard, z drugiej Redania. Łypią na miasto jak psy na smakowitą kość. Jednemu władcy ta kość stanęła w gardle. Prawda. Cenimy w Nowigradzie naszą wolność i wiemy, jak o nią zawalczyć. Zwłaszcza uczeni. Walczyć można nie tylko mieczem. Nie zapominaj, że to architekci z naszej akademii zaprojektowali miejskie mury, których nie skruszyła jeszcze żadna machina wojenna. Muszę iść. Bywaj. Czekaj, Wiedźminie. Wyglądasz mi na światowca. Umiesz może grać w gwintę? Nie, nie mam czasu się uczyć. Kiedy to naprawdę proste? No to jak będzie? Zagrajmy. W sumie czemu nie? Wybornie. Już ci tłumaczę zasady.
Proszę, proszę, masz smykałkę do tej gry. Jakbyś kiedyś był w Oxenfurcie i chciał zagrać z prawdziwym mistrzem, pytaj o Stjepana. Niby prosty karczmarz, a w gwinta ogra każdego. Zapamiętam, dzięki. Szukam kobiety. Jak wszyscy? Nie, nie jak wszyscy. Ta pachnie agresem i bzem. Ubiera się w czerni biel. Dwa sznapsy. To poprawi ci nastrój. Napiję się. Możemy przejść do rzeczy? Widziałeś ją? Yennefer z Wengerbergu? Nie powiedziałem, jak ma na imię. Ale dobrze ją opisałeś. A ja mam tak. Raz coś usłyszę, nigdy nie zapominam. Skąd znasz Yennefer? Też pytanie. Z ballad mistrza Jaskra. Dla biednego handlarza to jedyna okazja, żeby otrzeć się o wielkość. No, chyba że ma się tyle szczęścia, co ja. I trafia się na bardzo cierpliwego wiedźmina. Na samego Geralta z Rivi, rzeźnika z Blaviken. Mnie też znasz z ballad mistrza Jaskra? Twoje zdrowie! Czym się zajmujesz? Kim jesteś? Parszywy przybłęda, Gaunter Odim, do usług. Przybłęda to zawód? Kiedyś handlowałem lustrami, więc wesoła gawieć ochrzciła mnie też panem lustro i szklanym człowiekiem. Widziałeś Yennefer? Przepraszam, ale muszę o to spytać. Czy to chodzi o miłość? Nie twoja sprawa. Racja. Przy błędzie nie musisz się tłumaczyć. Mów, co wiesz. Zanim się nie pojawiłeś, do głowy mi nie przyszło, że to Yennefer. Kto by pomyślał? Do rzeczy. Zwiadowca z nilfgaardzkiego garnizonu ją widział. Gdzie? W ich obozie. Wpadła tam w środku nocy. Czerń i biel, agrest i... Tak, wiem. Zamieniła kilka słów z dowódcą garnizonu i pognała dalej. Gdzie? Nie jestem wszechwiedzący. Pytaj w garnizonie. Dzięki. My, ludzie gościńca, musimy trzymać się razem. Może kiedyś ja znajdę się w kłopocie, a ty będziesz w pobliżu. Czego wam jeszcze trzeba? Bywaj. Tak? W czym rzecz? Wiesz, że minęło już ponad pół roku, odkąd załatwiliśmy Biesa z Worunę? Tak, Biesa. I nie tylko. Jak się nazywał tamten sukinsyn? Drugan? Niech mu ziemia lekką będzie. Dawniej wszystko wydawało się prostsze. Potwory były złe, ludzie dobrzy. A teraz pogmatwane to wszystko. Dawniej było dokładnie tak samo, tylko już zdążyłeś zapomnieć. Sam masz prawie setkę na karku, więc nie wypominaj mi wieku. Na razie.